Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Dzisiaj dzięki uprzejmości Piotrka, jednego z uczniów, mam okazję pokazać Wam gitarę firmy LTD. To działa. Gitara LTD FX260SM. Taki to jest model. Dokładnie z zewnątrz, jak sobie zobaczymy, jest to piękny Explorer. Kształt Explorer. 22 progi. To co widzicie, to wzorzyste takie drzewo, które jest nakładką, tu może tak słabo to widać, jest to nakładka, czyli taka cienka warstwa drzewa nałożona na korpus sklonu zgniłego, tak to się nazywa. Prawdopodobnie jest to po prostu drzewo, które jest troszkę jakby nadgniłe i ono po prostu takie wzory daje, ale nie chcę Was okłamywać, bo możliwe, że wcale nie mówię prawdy. W każdym razie nazywa się zgniły klon, nakładka zgniłego klonu. Mamy tak, stały mostek, jeśli wiecie co mam, jakie mam zdanie odnośnie stałych mostków, to bardzo dobre rozwiązanie. Dwa przetworniki, humbuckery firmy ESP, czy można powiedzieć takie jakby firmowe przetworniki, brzmiące całkiem nieźle, przekonacie się za chwilę. Przełącznik trzypozycyjny, czyli wiadomo, teraz jest ten przetwornik, teraz jest ten, a jak jest na środku, to mamy oba naraz. Gałka głośności i gałka barwy. Dodatkowo mamy rozłączane ten push-pull, czyli gałka, która robi nam na poszczególnym przetworniku, robi nam z humbuckera singla. Posłuchajcie, jak to brzmi. Sam korpus jest z mahoniu, całkiem taki grubawy, bardzo dobrze. I no i co istotne, żeby jej nie rozwalić, co istotne, set neck. I tutaj widzę, trzyczęściowy też jest, trzyczęściowy gryf. Widzicie, są trzy kawałki drewna, raz, dwa, trzy. Albo być może się mylę, w każdym razie ładnie to wygląda. Takie właśnie jak w moim Ibanezie, też są takie dwie kreski. Jak widzicie, mam sobie już to zawieszone. Kanał czysty, przetwornik ten. Cewka tutaj nie rozłączana, jest wciśnięte, czyli normalny humbucker. Teraz sobie pozwólmy na rozłączenie cewek, czyli teraz mamy tutaj singiel. To jest oba single. Mi się osobiście podoba właśnie to ustawienie z obu singli, brzmienie. Teraz były dwa humbuckery, teraz dwa single. Jest takie fajne ostre, nie? Teraz. Dobra, jak już sobie posłuchaliście, jak ten clean mniej więcej brzmi, to czas na psiester. Oczywiście bez żadnego dopalania, jest sama gitaryczka. Z tego przetwornika. We'll be right back.
słyszycie, brzmi bardzo, bardzo fajnie. To na razie grałem wszystko na tym jednym przetworniku. Głównie używam do pisku flażoletów, głównie tego przetwornika, bo najfajniej dźwięki wychodzą. Zobaczymy, jak będzie wychodziło z tego. Z powrotem ten. Zawsze tak jest, więc się nie przejmujcie, akurat nie kwestia gitary. W sumie muszę się przyzwyczaić troszeczkę do grania na Explorerku. Jak dla mnie gitarka naprawdę fajnie brzmi bez żadnego dopalania i myślę, że warto zakup takiej gitary też rozważyć. No nic, no decyzja należy do Was. Ja tylko pokazałem, jak to brzmi na moimi nieumiejętnościami pokazywałem i Was tutaj męczyłem. Papatki.